Co za cudak. Po prawdzie tom go jeszcze nie widział w jezioranach. A ludzi bywa u nas wiele, nie można powiedzieć, i z okolicy, i z powiatu. Ten zaś z pewnością to pierwszy raz. Nowy, przechodny albo przejezdny? A może to z tych, co na wczasy pod grusze przyjeżdżają? Może. Grosze u nas, jakby ktoś się pytał, co i to jeszcze jakie. Idzie ten mój podpanek w swoją stronę. No, a mnie czas w swoju. Listów to dziś mam, że mi do wieczora zejdzie. O! A ten mój kraciasty coś miarkuje. No tak. Ciekawe. Do Jabłońskich? Co on ma do Jabłońskich? Pochwalony! Cześć pracy! Jest tam kto? A jest, jest! O! A jakże? Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Pan do nas, a gospodyni nie ma. A, to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Nie do gospodyni? A, to pewnie do wnuka. Tak i myślałem. W sprawie muzyki pan przyszli, co? Przepraszam, można klapnąć, gospodarzu? Niby, co pan chcieli klapnąć? No, usiądź, znaczać się. Usiądź. A, nóżki zdrożone wyprostować i tak dalej i tym podobne. To. Tak i myślałem. Zmęczyłem się. A gospodyni, to jak mówiłem, a wnuka zaraz zawoła. A nie szkodzi, nie szkodzi. A to pan pewnie z urzędu, co? No. Spisowy może, nie? No to już wiem. Za robactwem, co? Zaraz się domyśliłem po tej teczce, że to idzie o stonkę. Oj, ludzie, artysta jestem, artysta. A to z przedstawieniem niby. Eduś. Co jest? Jakiś pan, co komedię przedstawia do ciebie. Do mnie? Mhm. Zaraz, dziadku, nie pali się, zaraz idę. Niechy upcham. No to pan Grajek, co? O, panie, to jest harmonista. Harmonista? Na jeziorany i okolice. A no niby taki Janek muzykant. A niby dlaczego Janek? A no był taki i wybył. Umarł. To nie ma co żartować, panie. Każdego to czeka. Nie ma co żartować, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan do mnie? Za gdzieśmy się to widzieli. No i do pana, i nie do pana. A może i do pana. Z gospodarzem jakoś nie idzie. Z panem, panie, utrafimy. Żeni się pan? No to coś pan się wspaty wybrał, to ci zatyra, dziadku, no. I tak na sucho pan tu przyszedł. No jak to jak, ale panie, zaraz, jakie tam wspaty? No przecież artysta jestem, no. Fotografik. Uwieczniam wesela, proszę pana, chrzciny, pogrzeby i tak dalej, i tym podobne. No u nas to nie chwyci, panie. Chłopaki mają swoje aparaty. Ale jakie? Zaraz, chwileczkę, jakie swoje? Pstryk, tak? Wielka, ale wiem, filozofia mi, proszę pana. Z kim pan się chcesz równać, panie? Nie, lepiej nie w tym rzecz. Chwileczkę. No. Masz pan jakieś zdjęcie? No pokaż pan. No co to panu szkodzi? A no? Nie, daj nie, pan. Nie kosztuje nic, no. Pokaż pan. A pokaż, Eduś, pokaż. No. Jak nie kosztuje, to czemu nie pokażę? O, no co rozum, to głowa, dziadek. No, dajesz pan to zdjęcie? A no, mogę pokazać. No takie sprawy. No to dawaj pan.
A to, takie może być? O. No jak? Pan. No jeszcze pokaż przed wojskiem jeszcze. A no widzę, widzę. Lipuchna jakaś, panie. Jak? A, atomowa lipka taka, lipusia. Z tego to dopiero w atelier naszej artystycznej firmy coś można będzie zrobić, panie. I amfas, proszę pana, albo profilek, proszę, albo truaka, czyli 3/4. Wiesz pan, taki portrecik, panie, taki 25x35, panie, w kolorkach. O, i pan w kolorkach obowiązkowo. Nie, proszę pana, zaraz, ja panu wytłumaczę. Czarny garniturek, biała koszulka. Perłowy krawacik, a chryzantemka w klapuszu. O nie! A i zaraz, czekaj pana, możemy dorobić ramię przy ramieniu babkę a la Bryżyt, prawda? Możemy Zośkę Loren? No nie, wsia ryba, prawda? Gans pomada, 300 i zamówionko wpisane. No więc robimy? No, jak się będę żenił, to pomyślę. Teraz to no. Chyba nie. Niegłodnym. Ale. Za moich młodych lat to była taka śpiewka. No. Siedzi ptaszek na rokicie, śpiwa sobie rozmaicie. I ja sobie pierwszy śpiwał, póki jeszcze żonki nie miał. Dobra. A z portretem? Panie, to wie pan co? No. Może matkę pan nam mówi. Co dziadku mama przecież wspominała, no żeby ojcu powiększenie zrobić. O. Pan pamięta, dziadek? No mówiła. A trzeba. Pamiętam portret ojca mojego nieboszczyka. Wisiał w chalupie z boku przy obrazach. A teraz już nie te ludzie. I obrazów mniej, i portretów mniej. No bo ciemnota, panie. Sputnikami dekorują, folklor psują. No, nie można powiedzieć, trafia się czasem kultura też. Ale... No więc robimy ten portrecik. No jak się panu nie śpieszy, zaczekaj pan. A jak się śpieszę, to wpadnie pan trochę później. Synowa przyjdzie wnet. No lada chwila. No, nic nie szkodzi. Dobra, mogę posiedzieć. Artysta godzin nie ma. Ale ja to będę musiał wyskoczyć. Na ksiutki, co? Rozumiem, ta ostatnia niedziela, co? Nie, mam się dogadać o granie. Bo ja to tak, z zabawy na zabawę. No mówię panu, humor satyra. No rozumiem. No to basem go, panie, basem. A może byś zaczekał to. Matki, aby patrzeć. Kiedy zostałeś... Idzie, o, już idzie. No to cześć. No to cześć. Cześć. Gospodyni, tak, to sama tak, bez chłopa, czyli męża, jak to się mówi? Ano tak, a z tymi portretami, panie, to nie cygaństwo jakie? No powiedz pan tak, jak na spowiedzi, bo to widzi pan i za moich czasów chodzili tacy, owacy, no, ten portrety brał do malunku, tamten... Knurki misił, inny liście bobkowe kobietom sprzedawał, albo proszki na sen i plastry na mozole. Starożytne czasy wspomina pan, panie dziadku. Teraz liście bobkowe, delikatesy, proszki i inne drobiazgi, apteki. I tak dalej, i tym podobne. O, już jest nasza gospodyni. Aha, jest nasza. Dzień dobry, pani gospodyni. Dzień dobry. Jak tam w polu, pani gospodyni? W polu jak to w polu. Grzbiet człowiek zgina, świata mało co widzi. Oj, ta posucha to niedobrze zrobiła. Ten pan to do ciebie. Niby ma interes jakiś. A co się stało? Pan jakby z urzędu. Chyba nie z prezydium. A z prezydium to bym pana zaraz poznała. Spotkałam Kanię, powiada pani Jabłońska, urzędowy gość w domu. Bo on wszystko zauważy, ten nasz Wiktor. No to leciałam jak na skrzydłach. On wszystko zauważy. Stefana jeszcze nie było? Oj, tyż się zasiedział. Nie. Więc gospodyni kochana i szanowna, rekomendacja moja jest następująca. Fotografik z wojewódzkiego miasta. Jestem. Proszę. Tu dokumencik, i piecząteczka, i tak dalej, i tym podobne. No, wspominałaś, Anielciu, nieraz, żeby Stanisławowi portrecik zrobić, co? Z tej fotografii, co po legitymacji została. Portret? No prawda, no, no tak. Myślałam, no. tak.
No tak, żeby to dzieci miały pamiątkę po ojcu. A no tak. No pewnie, że trochę grosza się wyda, ale pamiątka na całe życie. Pamiętam, za moich czasów nie było chałupy bez portretów ojca. A i inne portrety też bywały. U nieboszczyka ojca mojego, jak był sołtysem, wisiał nawet urzędowy portret samego cara Baciuszki. Tak. Z tym portretem to zdarzyła się raz prawdziwa komedia. Muchy go mocno popstrzyły, bo to było latem. Żandarm był w obchodzie i zaszedł urzędowo do ojca nieboszczyka. Przed obrazami poklony wybił, chociaż były katolickie. Cara zasalutował, przyjrzał mu się i powiada: Ojciec, smatrycie, jaka gadość na sławnym licu jego imperatorskiego wieliczestwa. Niby, że to świństwo na licach cesarza. Któż by, ojciec, miatieżnik, a? Co się rozumiało, że niby buntownik, nieboszczyk, ojciec. Popatrzył na portret, na żandarma, wąsami ruszył, a wąsy miał niby w jechcie. I powiada: Panie policyjski, jaka tam gadość? Muchy trochę opaskudziły jego imperatorskie wieliczeństwo, bo to przecie lato, ale się zaraz robi. Zdjął portret, splunął, potarł parę razy rękawem i podsuwa żandarmowi pod nos. No, teper w pariatkie pyta. Один петух, 2 funty сала, powiada żandarm z groźną miną. No i budzić w pariatkie. Paniali? No niby paniali. Wy tam, dziadku, tak bałakacie, a my tu ni czerta nie panie mają. Ni rak, ni ryba, durak kandyba. Można się było wtedy wykpić od polityki. Pan nie rozumie? No, za koguta i szperkę z samym imperatorem można było pożartować. A jakże? Nie te czasy, nie te czasy. Ojciec swoje koszały opały plecie. Kto teraz to pamięta? A pamięta, pamięta. Ciebie na świecie nie było, kiedy ja do poboru stawał. To znaczy, przepraszam, więc robimy portrecik, prawda? Ten portret. Ten właśnie portrecik. Panie, u nas na wsi to powiadają tak. Nie poganiaj, kiedy do wozu się nie zaprzą. O to. Pan jest od tych portretów? Tak, no właśnie. A oszukaństwa w tym nie ma żadnego? Przepraszam, względem czego? Względem czego. A bo widzi pan, to radio to mówiło i w gazetach piszą, że z tymi portretami to i tak i owak, no. Nie, kiedy słusznie, bo nawet właściwie to tyle tych oszustów się teraz kręci po wsiach i właśnie oni firmy nam psują właśnie. Oni uczciwej konkurencji nie uznają właśnie, a lipą handlują. O. Ale my, szanowna gospodyni, reprezentujemy firmę z wojewódzkiego miasta. Przepraszam, o co chodzi? Pozwolenie jest? Proszę bardzo. O, tu jest teczuszka. Tak. O, tutaj mam pozwolonko. Jest, proszę. Szanowna gospodyni, zobaczy. Jest. Podateczek się płaci? Owszem, regularnie i z domiarkiem artystycznym. Sztuka się krzewi wśród pracującego chłopstwa? Owszem, czemu nie? Krzewi się. No więc o co idzie? Portrecik? Bardzo proszę. A z kolorkiem? Obowiązkowo. Bo dopiero pod kolorkiem człowiek rumienieje, ożywa. Co nie żyje, nie ożyje. O, przepraszam, tu ja już protez zakładam. Artysta przy pomocy farb z człowieka wydobywa to, co powinno być wydobyte. Znaczy, 300 chciałem powiedzieć, i kolorowo, honorowo, prawda? I tak dalej. Więc czy ma pani jakąś fotkę? Może być nawet kawałek. W naszym atelier z miniatury robimy portret, a z portretu miniaturę. Zresztą nie w tym rzeczy, proszę pana dziadka. Właśnie grunty zamówić i już się robi, prawda? A daj panu, moja anielciu, z garnuszek mleka.
Co? Proszę? Spróbuje pan. Mleka? O, krówki mamy na całą wieś. O. Anielcia kolonii chodzi jak kwoka kolopiskląt. No więc czemu nie? No, skosztować można ostatecznie, prawda? Cóż, prosimy. O, no dziękuję. Jest dziękuję. Już mleko. Dziękuję. Niech pan skosztuje. Dziękuję zaraz. No, o, dobre. Naprawdę dobre. O, a to... Ile to pan powiedział, że ten portret... może bym się przesłyszał. To zdjęcie to tu. Nie, tylko 300. Aha, tutaj zdjęcie, dobrze. Zaraz zobaczymy to. Pan to jak na odpuście. Raz zaceni, a dwa razy odmieni. Nie. Dobre. Mleczko naprawdę, jeszcze o mleczko chodzi, to pierwszorzędne. Rozkosz, MHD, wysiada. Obejrzymy sobie jeszcze to. Tak, niech pan zobaczy. No. Takie sfatygowane to z legitymacji. Legitymację porwali. Zdjęcie wyszarpnęli. Macie powiedzieli. Jak będzie po płaczu, to go tego rzućcie w gnojankę. Tak. Co tam przypominać? No było to. A co ojciec łagodzi, jak ksiądz na kazalnicy? Grzechów odpuszczenie, cierpienie, przebaczenie. O kim to, o mężu wspominacie? A tak, o Staszku. Widzi pan, z nim to było tak. Kiedy nastała wolność, to mój mąż wyszedł z lasu, bo za Niemca to on był przy partyzantach i musiał się ukrywać. Jak przyszło wyzwolenie, to się zabrał za robotę w gospodarce. A na początku to było przeważnie tak. Jeden w Lublinie, a drugi w Londynie. Ten hurra, a tamten bum, bum, bum. Tak, a Stasiek, nieboszczyk, powiadał: Anielciu, ja tam swoje wiem. Bliższa koszula, a nasza koszula tu, w Jezioranach. Nie ma czasu na gadanie, odczekanie. Oto zgadali się z drugimi, zawiązali samopomoc. No i panie, ten mój Stasiek jakby ożył. Majątek dzielili, dzielił i on. Hektar sobie nawet do gospodarki przybrał, bo inni, że to wciąż te strachy z zachodu, były, bali się pańskie ruszyć. Tak, znaczy miał się za aktywistę. Ej, co pan takie głupstwa wygaduje? Jaki on oktawista. Pracować lubił, nie piec podpierać. Rzutki był, a na ludzkie zmartwienie miękki. A bity wtedy było, a nieszczęść nie wypowiedzieć tego. Mówiłam... Stasiek, miarkuj się trochę, nie wyrywaj się do przodu. Patrz, co się dzieje. O, tam spalili kogoś, tam kogoś zbili do krwi. Tak. A mało to na śmierć zamordowali? A on, Anielciu, nie strasz tym łódki portkami. W lasach byłem, SS-om w drogę lazłem, a ty mi tu, co się dzieje, ola Boga. I swoje robił. Nie odkazywał się od roboty. W gromadzkich rzeczach wielu wyręczał, a nic z tego nie miał. A ja tu na tych naszych hektarach sama jak palec. Z tym drobiazgiem. Najstarszemu Stefankowi szło na 14, a dziadka jeszcze nie było przy nas. Hej, tak nam jakoś zeszedł. Cały 45. Pan wie, co tu u nas się działo, kiedy tych banderowców ścigali i przeganiali z miejsca na miejsce? Nie było ich może tak dużo, jak gdzie indziej, ale i ci, co się trafiali, to jak wściekłe wilki. Milicji było mało. Słaba ona jeszcze była. O. Co tam to była za milicja? Parobki po 17, 18 roku
Ni rak, ni ryba. Nie, ja tak właśnie tak sobie tu patrzę i widzę, że z tej fotki jednak da się zrobić. Tak, to będzie taki portrecik. Tak, w kolorach. Tylko, że w kolorach obowiązkowo, żeby weselej było patrzeć. Mieliśmy takie pole przy lasku, a dobre było pod ziemniaki. Wyrywamy ognichę, bo już wtedy było nie bardzo. Takie zawroty głowy. Spodziewałam się. Mąż mówi: Anielciu, a siedni sobie chwilkę, a bo to nas kto goni. No i nie przyszli. Trzech. Pół Niemcy, pół cywile. Pozdrowili. Boże, dopomóż, panie Jabłoński. Panie Boże, zapłać, odpowiedzieliśmy. A co to? Macie nadzieję dochować się tych kartofli? Ano, mamy, odpowiedział mój, ale takim zmienionym głosem, że aż mnie coś kolnęło pod sercem. Rozglądam się, pusto. Do wsi kawałek, a wszędzie pusto i pusto. Pozdrowienie od Bandery, powiedział jeden taki czarny na gębie jak smolarz. O Jezu, pomyślałam. O Jezu. I patrzę tak na niego i patrzę mu prosto w oczy. Nie, co pani tak patrzy prosto? Patrzę. Zawsze tak patrzę. Jak spotkam kogoś obcego i wspomnę o Staśku. Zawsze tak patrzę. Ale pan tu chyba nie był. To pan nie wie, jak to było. A nie, nie byłem. Tę wioskę pierwszy raz widzę w życiu. No i ten czarny, co mówiłam, powiada: Panie Jabłoński, ma pan chęć przejść się z nami kawałeczek? Od tu do lasku. Na małą minutkę. Tam jest jeden taki pański znajomy. Mąż mówi: jak znajomy, niech zajdzie do mnie, do chałupy. Prosimy. Kobieta coś tam przygotuje, a i butelka się znajdzie. Śmiali się. Z duchami nie pijemy, panie Jabłoński. No, jazda. Narobiłam krzyku, że małe dzieci, że przecie Stasiek nikomu nic nie zrobił, ale oni tłukli mnie i Staśka i wlekli jak wór kartofli. Mnie odpędzali, tłukli. Może nawet przy tym nieszczęściu zemdlałam, czy ja wiem. Tylko jakby przez mgłę słyszałam, jak strzelili. Wtedy się przecknęłam. Jakby nic ze mną nie było i poleciałam w ten las. Anielciu, Anielciu, no po co tam wspominać? Tyle nieszczęścia ta wojna narobiła. No. Pamiętam, po pierwszej też bandytowali po lasach. No ale nie tak. Kupców skubali, dwory palili, ale żeby do prostych ludzi się brali, to tego nie pamiętam. Tak, tak, co wojna, to gorsza. Jakby ludzie o sumieniu zapomnieli. No, bo cóż, sumienie ma, a żyć trzeba, prawda? A nieboszczykowi to portret trzeba obstalować. Trzeba, obowiązkowo. A to już pan synową. No jak tam, Anielciu, co? A tak. Nic się nie wróci, tylko portret można zrobić, żeby dzieci pamiętały.
tak, żeby tak pamiętały. Jedna nam tylko fotografia została. Da się coś z tego zrobić? No. Nie przeszkadza, że tak spłowiała. Potrafi pan z tego zrobić portret? Ale co mam nie potrafić? A dolej tam, moja Anielciu. Skosztuje pan jeszcze co? Dziękuję, dziękuję. Pan do nas za interesem, a tu synowa ze swoją żalobą. No kobieta, panie, kobieta. Nie ma się co dziwić. A, nie szkodzi. Nie jestem sercowy. Proszę, to niech pan pije. Dziękuję. Prosimy. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Powiada pan, że najlepiej kolorowo. Mm-hmm. No mm-hmm. I ja tak myślę, mm. A, tak, obowiązkowo. Obowiązkowo w kolorkach. Można, prawda, garniturek i krawacik i to i owo, prawda? A ile to może kosztować, no, taki portret? Taki portret, no właśnie jak mówiłem, 300, prawda, tak leci jak z fotki, prawda? A setuchna na dodatki, garniturek, krawacik i tak dalej i temu podobne. Więc zreasumuję, suma summarum, czyli 400, prawda? Grosza więcej nie wezmę. Nie wypada przez wzgląd na nieboszczyka. Panie, no, przecież to fura pieniędzy, no, skąd ja tyle wezmę? Wszystko jeszcze w polu, a do żniw cały miesiąc. Ależ, pani gospodyni, przecież zadateczek tylko 200, a pozostałość pocztą, no, naprawdę pocztą lipy nie ma, no. A nie opuści pan trochę, co? A kiedy naprawdę nie możem, kochani rolnicy, no nie może, naprawdę, no koszty może, własne, no, prawda, i tam dalej, i temu podobne, prawda, kiedy pod hajrem mówię, no niemożliwe, no. No, a ja sama nie wiem, no, co zrobić. Tyle pieniędzy. Tak, dużo. A chciałabym, żeby dzieciom jakaś pamiątka po ojcu została. No. Ale z pieniędzmi krucho. No, no co ojciec na to? To. Co ja na to? No, właśnie. I tak źle, i tak niedobrze. Jest Stefan. Dzień dobry. To gościa mam. A gdzie się tak zasiedział? My tu z dziadkiem głowy sobie suszymy. A ja. Czy tak, czy siak, no. Mama do mnie porady. A i tak mama zrobi po swojemu. No, nie denerwuj się, stary kawale. Czy nie gospodarzysz jak chcesz? Ja ci na zawadzie? No takie moje jak twoje. No dobrze, mamo. A w czym radzić? A w czym? Widzisz, no, pan do nas przyszedł, na portrety zbiera. Na jakie portrety? No, co się ludzi kręćka dostali, czy co? Jeden zbiera na Grunwald, drugi na dom chłopa, trzeci na straż pożarną i tego jeszcze brakowało, zbiórki na portrety. A na jakie znowu portrety, co? Janiaka, przewodniczącego rady, czy wszystkich świętych, co? Tam z tobą mowa jak z dziadem w nocy. Wszystkich świętych. Ojcu chcieliśmy portret zamówić. No co? Ojca już masz za nic? Kiedy nie, ja pozwolę sobie wtrącić, że to malutkie nieporozumienie w rodzinnym gronie, panie szanowny. Ja jestem fotografik, proszę pana, przyjmuję zamówienia z fotek. Kolorowe portreciki w ramkach, czy też bez nich, prawda? No to tylko mi się widzi, że trochę przedrogo. Nie opuści pan nieco, panie Twardowski, co? Panie, zaraz, nie względem czego Twardowski? A bo to pan są taki twardy przy tym swoim... No nie, ja no gdzieś tam twardy. A taki portret to chyba przy 200 zł się kręci, co? I czekaj panna na kawalera. Przyjdzie albo nie przyjdzie. Jak to 200 zł? Co też pan? Artystyczny portret za 2 czerwieńce? Haha, dobre. Ale z pana kupiec jak ze mnie ogrodnik. 400 wyleci. Chyba pan coś opuści. No, jakże tak bez opuszczenia handlować? No przecież pan nie z GS-u. No pewnie. 400 zł. W mieście robię za 100.
No, no, nie, nie, niech za 150, ale 400 skupy. Zaraz, chwileczkę, proszę pana, bo na czerni oni robią, a my, szanowny panie, robimy w kolorkach, prawda? Tutaj róż, tam błękit, krawacik perłowy, garniturek, za wszystko się liczy. Tak, tyle, że nie można poznać, kto jest na portrecie. A bo portret artystyczny nie musi być podobny do obiektu, panie szanowny. Nie, no naprawdę, trzeba się znać na sztuce, no, na nowoczesnej sztuce. Panie, my tam swoje wiem. O, matka tu z portretami, a ja mam doetka sprawy. Znów parę złotych poleci. Doetka? No co znowu, Edek ci na zawadzie? Zarabia przecie na siebie, jeszcze i nam pomaga. Ja, mama, to zaraz Matko Boska, wszyscy święci. Nic takiego, narodzimy się. Nie, panie, a z tego portretu to nic nie będzie. Nie, panie, powiadam, że nic. Jeszcze w polu nam się nic nie urodzi. No, niby przymusu nie ma. Praworządność stosuje. Nie, to nie. Tyle, że za przestój nikt mi nie zwróci. No przecież pan siedział, a to nie stał. Ostańta zdrowi, gospodarze. A zajdź pan jeszcze przy okazji. No, może się ugodzimy. Najlepiej możliwa. No, 400 zł, psiakra. Jak to sobie lekko powiedział. A mama to już. Jaki artysta z Krasnego Stawu. A mówiłem, ni rak, ni ryba, durak kandyba.